Miasto wprowadziło zapowiadane wcześniej zmiany w miejskim regulaminie czystości i porządku. Dotyczą one zasad zbierania i odbioru biodegradowalnych odpadów komunalnych z naszych posesji. Głównie chodzi tu o roślinne odpady organiczne, takie między innymi jak liście, chwasty, trawa, gałęzie drzew. Bioodpadami są również odpadki kuchenne, obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie, herbacie, skorupki jaj. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali nowy sposób i zakres odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Korekta regulaminu związana jest z wprowadzoną w tym roku zmianą rozporządzenia ministra środowiska. Zgodnie z nowymi zasadami z naszych posesji za jedną stałą opłatę odbierane będą zmieszane odpady komunalne, selektywnie zbierany papier i tektura, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielometalowe, odpady ulegające biodegradacji, popiół oraz okresowo odpady wielkogabarytowe, chemikalia i opony. Regulamin określa też częstotliwość, z jaką będą odbierane bioodpady z poszczególnych nieruchomości. Od właścicieli domów jednorodzinnych 2 razy w miesiącu, z zabudowy wielorodzinnej także 2 razy w miesiącu poza popiołem, z miejsc obsługujących minimum 20 lokali 1 raz w tygodniu, z działek, na których nikt nie mieszka, odpady odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu. Z działek, na których znajdują się domki letniskowe, 2 razy w miesiącu. Korekta regulaminu nakłada też na właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia w pojemniki na popiół, ale dotyczy to tylko tych nieruchomości, które posiadają piece na paliwa stałe.